Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Są takie przestrzenie w naszym życiu, które staramy się ukryć. Są nawet niekiedy takie sprawy, do których boimy się przyznać przed samymi sobą. Nie ma nic zakrytego, co by nie zostało ujawnione. Kiedyś wszystko stanie się jawne, nawet te najbardziej obrzydliwe i odrażające momenty mojego życia. Świadomość ta ma pomóc mi w uwolnieniu się od odgrywania w życiu roli człowieka, którym tak naprawdę nie jestem. Prawda zawsze niesie ze sobą wolność, kłamstwo zawsze niewolę. Nie da się na dłuższą metę żyć w kłamstwie. Jezus ostrzega nas przed tą pułapką, wzywając nas do życia w prawdzie przed sobą i przed Bogiem. Krzyż własnych doświadczeń lepiej nieść razem z Jezusem niż samemu. Tak długo jak udaję kogoś, kim nie jestem, tak jak to czynili faryzeusze, tak długo pozostaję samotny we własnym złym usposobieniu. Zerwijmy kajdany lęku i powierzmy dziś całych siebie miłosierdziu Boga. Powierzmy wszystko, także to, co bolesne i wstydliwe. Tylko On może nas uwolnić z kłamstwa zła i udawania przyzwoitości. Tylko On może zaleczyć nasze zranienia i przywrócić nam utraconą godność. Odsłońmy nasze zranienia przed lekarzem naszych dusz, a doświadczymy prawdziwego i głębokiego uzdrowienia. Pamiętajmy, że światło naszego dobrego postępowania powinno świecić przed ludźmi i pociągać ich do Chrystusa, prawdziwej, odwiecznej i nieprzemijającej światłości. Zanurzmy się w tej światłości, aby nas przeniknęła, oczyściła i upodobniła nas do siebie, abyśmy w świecie byli widzialnym znakiem Jego obecności.